17 czerwca, dochodzi godzina 10. Tak zaczynają się kurki w moich kurkowych miejscach. W moich ulubionych kurkowych miejscach. Aha. A te są o wiele ambitniejsze, prawda? Tak. Ślicznie. I tu są już w środku. A to drzewo. I tu jest jeszcze jedno. A to drzewo. To jest brzoza. I jest tych brzoz jeszcze sporo. A do tego jeszcze śmigłowiec. Dobrze. Zbieramy kureczki. Weź ta droga. Ptaszki sobie śpiewają, a tutaj kureczki urosły. Wróćmy na drodze. Jest kilka, ale te chyba zostaną. Straszne roje much. Niestety to są takie minusy chodzenia w czerwcu w lesie. Dobrze. Piękny dzień. Białoporek. Wspaniale. A tu kurki rosną. Lecz nie dziś. Grzybki. Tu też już startują w muchu. Aha. Teraz znajdzie się w cieniu z filmem. A te już są bardziej można zebrać. Op. Szukamy dalej. Zebrałem się po kurki. Lecz kurek niestety nie za wiele. Dużo jest małych. Godzina w lesie. I tylko tyle. To prawie nic. Ale jest coś, czego jeszcze nie widziałem. 17 czerwca. Pierwszy brolik szlachetny. W Wielkopolsce. Rekord. On ma nawet twardy. Może będzie bez mięska. Tak wygląda. Śliczne. I jeszcze jestem w lesie. Może coś jeszcze znajdę. Chciałem się wybrać w miejsce, w którym zwykle borowiki zbieram. I coś urosło. Piękny prawdziwek. Ale na zbiór trzeba ulić trawę. Na zbiór jest już za późno. Trzon jest bardzo miękki. I kapelusz też. Kapelusz zostanie w lesie. Ale piękny. Duży. Około 10 cm średnicy kapelusza. To już duży borowik. Chyba się zaczynają. Powiem szczerze, nie wiem co o tym myśleć. Tak wcześniej jeszcze nigdy prawdziwku tutaj nie znajdowałem. Tam muszę pójść. Niestety borowika na razie żadnego. Prócz tych dwóch. A tu na drodze urosły piękne gołąbki. Piękne. Na pewno będą bez robaków. Cztery. Zabieramy je i pójdziemy tam. Zaczyna kropić deszcz, a ja znalazłem pierwsze podgrzybki. Jest jeden, a tu jest drugi.
rewelacyjne. Ale pala coraz mocniej. Dobrze. A łupy skromne. Prawie żadne. Jeden borowik, trochę kurek. Teraz jeszcze będę miał dwa podgrzybki. Znalazłem jeszcze jedną kurkę. Kurka. Być może to już będzie dziś ostatnia. Jeszcze lasu został kawałek, ale grzybów niestety chyba już nie będzie. Tu ktoś był, ewidentnie, tu ślad zostawił. Kawałek kureczki, ale nie zakopał. Nie, dobra, ja to zrobię. Coś tu niedługo może urośnie. Dobrze. I tam pójdę. Dziś niewiele. W lesie długo, ponad 3 godziny. Zbiory bardzo skromne. Jeden borowik, ale to właśnie z jego powodu musiałem. Teraz wygląda troszeczkę inaczej. Dla podgrzybki, trochę kurek. Mały sosik dla dwóch osób. Jego popołudnia. A tędy przyszedłem tą drogą. Taką trawiastą. Okej. Do widzenia.